and take fate into their own hands. Their own destiny. Hejo, cześć, witajcie w kolejnym razie. Znowu serdecznie kanał z gry Risen. Już kiedyś nagrywałem pierwszą część Risena, to jest też pierwsza część Risena, ale straciłem save'a i po prostu musiałem usunąć wszystkie odcinki. Tam było jakieś 5 odcinków czy 6. Musiałem usunąć i skończyć serię, ale teraz zaczniemy sobie tą serię znowu. I skończymy już tę grę na pewno, potem nagramy pewnie Risena 2 i 3. Ja zawsze mówię na to Ryzen, ale się mówi Risen, więc kontynuuj, w ogóle mam emocje, ale klikajmy gra, nowa gra. Czy na pewno chcesz rozpocząć nową grę? Tak, chcę rozpocząć nową grę. Tęsknię za tą grę, jest to świetna gra, mam powiem, zrobiona przez Piranha Bytes i Deep Silver. Jest to prosto, czy chyba Deep Silver ją wypuściła, Piranha Bytes ją stworzyła. Czy na odwrót. Gra jest świetna, mam powiem, jest trochę jak taki gotik, tylko że to wyszło tam po jakiś czas po gotiku. For longer than humanity remembers, the gods ruled. Napisują o nią włączonych. Served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. Koniec. Dobra, ludzie. Chyba na zewnątrz odcinku zginęli. No i w ogóle na początku odcinka jest moje pierwsze intro, które zrobiłem do Risena. Moje stare, ale to bardzo stare intro, więc myślę, że wam się podoba. Posłuchajcie. Stawaj, jęcz. A to no, brother. Poczekajcie, zaraz będę. Okej, okay, ludzie. Nie wiem, powinno być już dobrze. Napisy są włączone, więc poszukaj na plaży rozbitków. No nie udało się. Tutaj na lewo macie jak coś napisy. Właśnie będziemy nawet do nich nawet dołączać. Bitch up, get the fuck out of here. Looks like the poor devils over there weren't as lucky as us. Any idea where we are? Nie, może tutaj na wyspę, powinniśmy się rozejrzeć. Just because we're surrounded by dead bodies. We're going to need a weapon. Do you think you could have a look around? See if the tide washed up something we can use? A club, a branch. Anything is better than nothing, right? I'll stay here and keep an eye out for other survivors. Okay. Czekajcie. Zwiększmy sobie głośność muzyki trochę. Bo ja lubię tą muzykę, co leci w tle na F5. Powinien być zapis gry, jak zawsze. Maczuga. Uga buga. Złota moneta. Gra, no wam powiem,
No wiecie, teraz nie porównujmy do gier, które wychodzą teraz w ogóle z grafikami, jak wiecie. Nie wiadomo co, na przykład taki Deus Ex Mankind Divided albo coś. Ale gra, myślę, że jak na tamte czasy, kiedy wychodziła, to jest całkiem ładna. Czekajcie jeszcze chwilę. Dobra. Sprawdzałem, na którym jest szybki zapis, jest na F8. W ogóle jak to się... Dobra. Trzeba przypomnieć, jakie to... jak to się... Aż ty, suczo. Nie. Oż ty, drugi. Się nawet nie spodziewałem. Nawet się nie spodziewałem, powiem wam. Ale się cieszę, że wreszcie mogę w to, znowu sobie w tą gierkę zagrać, bo jest świetną grą. Nie dla każdego się spodoba, nie każdy lubi może takie gry, ale ja jak najbardziej lubię takie gry. Czekajcie, w którym to się biegło? Chyba nie można. Przejdźmy jeszcze na drugą stronę. Plaży. Omułek, w omułkach można całkiem... Czasem można perły znaleźć. Nice! Pamiętam, że za pierwszym razem grałem, to nie znalazłem jego. Nie przyszedł tutaj. A teraz tak sobie dopiero pomyślałem, a może przyjął złotą monetę jeszcze. Każdy grosz się liczy. Teraz dopiero sobie pomyślałem, a może pójdę i sprawdzę. Weźmy sobie w ogóle grok na 0, grum na 9, mięso będzie trzeba usmażyć. Lol, myślałem, że coś słyszałem. No i tak ludzie, oczywiście odcinki będą 45 albo i 50-minutowe. Jestem gotów, chodźmy. No time like the present. There must be a path somewhere that leads inland. Let's look for one. Careful. I thought I saw something move in the trees. Get ready. Draw your weapon. Yeah. Widzę. Sępa morskiego. Come at me, bro. Bierzemy wszystko, bo chcemy sobie zrobić potem dobry obiadzik. Przejdźmy się here. Bo jak pamiętam, właśnie tu jest jaskinia. Ale nie myślisz, że tak łatwo. Z tego co pamiętam, here w tej jaskini się chyba kryją jakieś potworki. A! Dwóch na jednego to banda łysego, nie słyszeliście o tym? Trzech. Dobra. Opa, papala. Czy rumi ten, ale chyba coś innego dają, no? No właśnie.
Z takim małym życiem musimy. A nie, jabłko mamy. Wino. Czekajcie. Tak, to manę daj. Rybkę mamy. Dobra, tu mamy ten korzeń manny, korzeń lecznicy, ale dość, ja właśnie pamiętałem, że tu jest jaskinia, w której można znaleźć właśnie, wiecie, coś do jedzenia i właśnie jakieś potwory. Znaczy pamiętałem, że te gnomy są, więc na szczęście tu przyszliśmy. Więc cieszę się. Oszty. Ogarnij gnomi ty. Dobra. Nice, ludzie, nice. Na sam początek dobry lucik znaleźliśmy. Wszystko. Więc takie polecam. Max Kozacki. Opa, co się tak trzęsie. Trzeba zapisać gierkę. Czemu kiedyś stąd wyjdziemy? Tam jest nam jakaś ruda do wykopania. Skrzynek żadnych nie ma, więc możemy się wracać. Ruda będzie czasem potrzebna, wam powiem, więc jak będziemy mieli kilo, to czasem będzie trzeba iść i wykopać trochę rudy. Ostatni raz grałem w tą grę naprawdę chyba rok czy półtora, czy... Znaczy ostatni raz grałem właśnie jak nagrywałem serię. Więc jakiś rok, coś takiego, nóż myśliwski. Bierzmy broń, bo jak nasz się zniszczy, to żeby mieć na zapas... O, sierp. Żeby mieć po prostu sobie na zapas. Ale pokonaliśmy ich. No i pada. Świetnie. Ale dobrze, dobrze mam. Dobrze. Język mi się plącze. W ogóle mam za 15, czwarta. O 5 do mnie ziomuś wbije. Więc... Jeż. Jeż za żwież. I tam wilk. Młody żądłoszczur. Oszty kurwa. Pierdzielon. Ciekawe czemu. Spiny, będzie dobrze. O, 25 zł. Perła. Nice. Mał 50. 50, jak się nazywa. Warta jest, więc. Surowy śledź, usmażony śledź. Musimy trochę sobie życie odnowić. Mam jednego steaka. A, tak osie uniki robi, no tak. Będziemy musieli pamiętać na potem, podczas niektórych misji będzie potrzebne bardziej robienie uników. No, mnie akurat zaczął szwędzić. What up, bitch? Wilki są wkurzające, bo tak unikają ciebie. O, i nowy poziom. Strażnik statku.
Eksplorujmy, ludzie. A, tu jesteśmy na tym brzegu, co znaleźliśmy naszego martwego przyjaciela z mieczem. Więc nie potrzebujemy już tego ptaka morskiego zabijać, bo powiem. Ale jak ja lubię tą muzykę, co leci w tle. To jest taka spokojna, taka pain. Nie wiem nawet, jak to opisać. Tak, Sara. Sara? Tak, Sara. Też mam koleżankę, która się nazywa Sara. Tylko, że nie Sara, jak ona Sara, tylko Sarach. To co Sara? Skill, widzę. A żebyście sobie nie myśleli, że ja cały czas zapisuję grę, no ale tu w każdym momencie wszystko może was zabić. I w ogóle jak się gra, jeżeli ktoś was grał na Xboxie 360 albo coś w to, to jeżeli trzy razy się spadło z klifu, to jest osiągnięcie. Oż, nie widziałem go nawet. Które się chyba nazywa idiota. Przez to, że jesteś, że nie ogarniasz tego, że możesz spaść z, wiecie, z klifu i trzy razy spadłeś. No, to twórcy gry cię aż muszą wyzwać. Takie trochę racist, ale... Something must have driven the occupants away. Whatever it was, it's certainly not warming me to this place. Let's take a look around. We might find something useful. You have a look inside, and I'll keep a watch out here. I'll call if any more of those rats turn up. Okay. Łoweczka. Mięsko. Now, who could teach me to pick locks? Pick a lock? I don't know, bro. Potem będą osoby, które będą uczyły nas otwieranie miotu. Na co mi miot? Grześ. Beczka z wodą. Napijmy się. Okej. Okay. Odpisałem tylko szybko. Na FB. O, wilku. O, wilku, jeżeli oglądasz film, to siemka. Pozdrawiam. Dobra. Nie wiem, czy wilku takie gry w ogóle lubi. Ale w grze jest. Albo i Kuba wilk. To może być i Kubi. Okej, okay, więc nie było nic aż tak... No jok, dużo wartego. Tylko teraz I need to sobie przypomnieć, where was klucz. Mięt. Nie lubię mięt. O, tu jest klucz. I tu będzie patelnia i inne rzeczy. O, patrzcie, jak mamy już prawie pełny inventory. Cześć, Sara. Chyba od dawna tu nikogo nie było. Nikogo tu nie było. Udało mi się otworzyć. Everything else is junk. Oh well, at least you can fry up that meat. I could do with a little fried meat right now. You're probably starving too. And we can pretend it's venison. No dobra, więc usmażmy sobie 5 mięska. Potem jeszcze te inne rzeczy od razu usmażymy, jak mamy czas. Ale fajnie, taki klimat daje, jak się nawet żeby jedzenie mieć, co trzeba usmażyć, nie?
I think that's cooked. Yes, of course. Here's your fried meat. At least if you don't think about where it came from. Hey, that's not bad. We should head further inland. You go on. I really need to rest. That storm took it out of me. I feel exhausted. I'm gonna stay here for a while. Dobra. Okay. I'll come back and get you when I know a bit more about this place. Don't worry about me. Be careful out there. I saw a path to the north. It looked like it led further inland. Maybe there's a village or something up there. Rozdział pierwszy. Zakazana wyspa. No więc tak. Zaczęliśmy rozdział pierwszy. I idziemy. W głąb lasu. Szukać jakichś ludzi. Albo czegoś innego. Coś ty tu robisz? Sępie morskie. Aż ty. Uuu, kawlet na chuj. Czarna magia. Uspokoić to burza było już tak fajnie. Są przyzwyczajone, że na F5 są. Przycisk, znaczy ten do opisywania szybkie. A tu jest na F8. Muszę zapamiętać, że on wtedy dwa ciosy robi. Opsala. Dobra, nie żyje. Jezus, ciemno zrobiło. Z jak ja tej gnoi nie lubię, co latają. Te wielkie ćmy. Jest trudne do pokonania całkiem. I zawsze w wielkich grupach atakują. I to jest the reason właśnie te wychodzące z podziemi. Hey, you there. What are you doing here? Ja nie, uspokój się. The boat I was on sank. I landed on the beach. So one of the crew survived the storms, eh? We heard it was just the Inquisitor. You don't look like you're with the Inquisition. I was a stowaway. On an Inquisition ship? You're lucky they didn't catch you and throw you overboard. Or worse, turn you into one of them. Someone or something is looking out for you. And I ain't gonna mess with that. But don't stretch your luck. The White Robes catch you here, you'll be in trouble. If you want my advice, then find yourself a good weapon. You won't get far without one. There may be something around here. Have a look. Okej. Widać od razu nieznajomy nam mężczyzna. Chce nam pomóc. Weź coś. Zbiorę wszystko. Trzeba korzystać jak można. Pamiętajcie, ale nie uznajomy. No wtedy wyszło was z domu i już nie będą chcieli z wami nigdy więcej gadać. Opowiedział, że ich okradliście. Nie, czy nigdy takiego czegoś nie zrobiłem, tylko mówię. Strzała. Damn, son. Na razie mamy ekwipunek taki, widzę, taki... Mała, niestety sobie tylko część mapy. U, to nam się przyda na... O! A jak kliknę M? Ach! Mądrość! Weźmy miecz sobie. Przyjacielu! Jan! Znalazłem
Good. I hope you know how to use it. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? What can you tell me about this place? What do you want to know? Looks like I'm going to be stuck here for a while. Anywhere I can get some food or pick up some gold? Ha! Not round here at any rate. I just asked for this post so I can watch the storms. Amazing things when they blow past. Strange how they never come inland. A few weeks ago I would have sent you to Harbour Town. Not anymore. Why not? It's full of Inquisition. Protecting those ruins and recruiting for the damn White Road cult at the monastery. I'm with the Don myself. We're the only ones who are still free. Living in a camp in the middle of a swamp. But freedom's freedom. I'd head to the swamp. See if the Don will take you in. Or try your luck in Harbour Town. Just stay away. My będziemy chcieli dołączyć do Inkwizycji, nie do do Dona. Bo u Dona jest trudniej wam powiem niż u Inkwizycji i na za pierwszym razem jak grałem to do Dona dołączyłem, ale nie podoba mi się, wolę do Inkwizycji dołączyć, skoro i tak na początku drugiej części jest się w Inkwizycji. Ale nie, Jan. Porozmawiajmy. The last place you want to be. It's where the Inquisition train their recruits. Brainwash them. Stay well away from there. There's a girl came ashore with me. She's in an abandoned house to the south. South? Must be the old shipwrecker's house. I'll head that way later. If she's there, I'll take her somewhere safe. Funny as God. Don got to offer me meat, beer, a job. He might even train you as a fighter. You got a sword after all. Most they'll let you have up at the monastery is a staff. Just a big no fajnie tym kamień chce, no i przybił taki pu 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 nigga. Kung Fu Panda. Dobra, idźmy za nim do miasta. Ale najpierw zanim dołączymy do miasta, to chyba będziemy musieli i tak na tej farmie tu pomóc, więc tak. See that farm down in the valley? I see it. Some of the Inquisition's minions work down there. Novices, they call them. They're apprentices to the mages in the monastery. Talk to them. They'll help you get to Harbour Town. But watch you don't find yourself accidentally recruited. You get recruited, there'll be no welcome for you at the Don's camp. Thanks. I can take it from here. I'm sure you can. Good luck. See you around. Bye, mate. Więc idziemy. To kurczak. A, zgadłem, że to kurczak. Że gadłem. Welcome, stranger. What's brought you? To jest sam, mam kolegę, który się tak nazywa. Brat Cedrika z mojej klasy. Murzyń. But I must warn you, you cannot wander freely around here. I don't mind, but the warriors of the order are less forgiving. Who are you? My name is Tristan, a novice of magic. I'm looking after this place on the orders of the Convocation of Mages. What is this place? Just a simple farm. It's under the control of the Inquisition now. We cultivate the land and take care of the animals. Our work ensures the well-being of the order and Inquisitor Mendoza's men. What do the mages have to do with the Inquisition? The Convocation of Mages has long had their seat here in the monastery, at the foot of the Great Volcano. It was a place of study and faith before the dark wave covered the land and those temple ruins had risen from the ground. And now the Inquisitor is here seeking to push back that darkness. We're very lucky he found us in our hour of need. Now the monastery not only serves as the mage's home, but also as a training camp for recruits of the Inquisition. I see. Co się powinien teraz robić? Well, I wouldn't recommend you wander around alone. Quickest way to the next life. Perhaps you would be best advised to let the warriors of the order train you as a recruit.
Training with the fighting staff and the basics of magic could be just the thing for you. If you're not a fighter, there are merchants in the town might have use of you. Just make sure you don't get taken in by the outlaws that Don commands. Or is it that you are interested in the higher magic that we novices pursue? That would mean finding a way to the monastery without being arrested by the Inquisitor's men. You may find someone in the town who would help you do that. The choice is yours. In any case, you will find members of each group in Harbortown. They can tell you more. So, if I were you, I would make that my first stop. Szukam pracy. Well, there is more than enough to do on our farm. Go to my brothers and let them assign you a task. We do not have much, but we still value honest work. Prowadzicie tu handel na farmie? Trade? With who? Other than Esteban's bandits, there's nobody out here. What about me? Will you trade with me? I don't have much to offer, but you're welcome to look. Okay, ale jak można się dostać do miasta? The law of the Inquisitor says that no one is allowed to be outside of the town without permission. The main gate of the town is currently being guarded by warriors of the order. You can't just stroll in. You novices must know other ways to get inside the town. Well, yes. There is a way, but it's not easy to reach. Harbortown has a rear entrance up to the north. As far as I know, that is guarded only by the old town guards. You could try your luck persuading them to let you in. Can you take me to Harbortown? I can't leave my post at the farm, I'm afraid. But Brother Teller will accompany you there if you wish. Great. Thanks for the advice. If you're wanting help, you must be willing to provide help in return. Dobra, dobra. Okay. What should I do for you? Talk to my brothers here on the farm and make yourself useful. Once we no longer need your help, we'll happily escort you to Harbortown. Okay. W ogóle... Henderson. Bym się przespał. Bo już mnie wkurza ten deszcz tutaj. Śpi do rana. To burza mnie już wkurza, wam powiem. Jaki piękny poranek. Hey, how are things going here? What up, mate? Not so well. Stuck in the middle of nowhere, a place where no one wants to be. You're the happy-go-lucky, face life with a smile type, aren't you? And you'd smile if a pack of hungry wolves was eating everything in sight. I used to have 6 pigs, and now look at what's left. Głodne wilki. Hungry wolves. To moja specjalność. Just my thing. It does you credit that you want to help me, but I have to warn you. Those beasts haven't been here for several days. I figure they must be starving by now. So they'll be really dangerous. Any good news? Well, they're wolves, so none of them have swords. If you aren't back in 2 days, I'll assume they put you on the menu. Skąd przybyły wilki? Przychodzą wilki. There's a small cave over there, to the north of here. I haven't been there, but I'd be willing to bet that's where their lair is. Don't you have anyone who can protect you and your animals? Yeah. The warriors of the Inquisition are more concerned with the gold from the temple ruins than with helping novices. We're on our own at best, at the mercy of the wolves at worst. Doesn't stop the Inquisition coming here demanding their tribute. I don't want to complain. I chose this myself. But sometimes it's exasperating. To widzisz. You're being exploited by the warriors of the Order. Well, you can't really say that. The mages bow to the law of the Inquisitor. You know, we all share the same religion, but... The mages have urged us novices to stay neutral. That's why I don't have to worry about the Don's men. They know we won't do anything to them. Okej. Okay. Tam jest ta jaskinia. Więc od razu pójdźmy, to zróbmy. Tu jest ta jaskinia. I pierwszy wilczek stoi przed. Puka, bieg! Puka, biedno, chuj.
Ja trochę to źle zrobiłem. Przepraszam. Powinienem trochę go bardziej unikać. Zjedzmy jednego kurczaka. A czy kurczak daje mam mana, daje mniej punktów życia. Widzę. Ops, lalala. Skrzyneczka dla nas. Uj, 53 zł. Tam widzę już kolejnego wilka i tu jest diament. Pójdziecie. Pamiętam jeszcze dużo z gry. Lecz trzeba iść. Ej, tak od tyłu to nie fair. Widziałem. Tył mnie zaatakowali. Gra. Czytaj. Szybki zapis. Tak. No ja nagrywam! Ja nagrywam. Cześć, Ren. No. Ja jestem w środku. Weź, Jezus. Wiesz, że nagrywam to. Czekajcie. Okej, ludzie, jestem. Na chwilę. Poszłam. Teraz sobie myślę, jak tutaj. Czekajcie. Okej. Poszło teraz trochę lepiej niż ostatnim razem. Zostały jeszcze trzy wilczki nam zostały. Leczniczędze. Dobra, dwa wilki zostały. Jeden is here. Jak Leafy trochę. I tam jest drugi. Okej. Okay. Nice. Jeden wilk został. Ile złota? Damn, son. Aha. Tu jest w ogóle wyjście. Ile my rzecz. Jest, smart. Wszystko, dużo rzeczy money strasznie daje. To jest chyba jedyna wkurzająca rzecz z tego wszystkiego. Dobra, ale my idźmy szybko, dajmy questa. Czy udało nam się zabić wilki? Dzięki Bogu. Więc jest spoczko. Tylko 5. O! Henson? Proszę nas czeka. I have to warn you. There is a warrior of the order on the farm. So? So you aren't actually allowed to be here. If he sees you, he'll have you taken to the monastery. So what do you suggest? We'll have to wait here until he leaves. Follow me, keep quiet, and you can hide in our storehouse. There's a bed there.
Get some rest. The warrior will be gone in a couple of hours. Understand? Yep. Right. Well, I suppose I'll have to trust you. Great. Let's go. And make sure he doesn't see you. Jaki ziemniaka, synchronizacja z 100%. Dobra, prześpimy się znowu do rana. On więcej śpi niż ja. Ja rano muszę do szkoły iść. Ale już tam, że to czwartek. I piątek, i w piątek może będzie znowu live. Może. W ogóle nie zauważyłem tej skrzynki wcześniej. All clear. The warrior's gone. It was a good job I saw you first, or you'd be on your way to the monastery. I'd say you got lucky there. That's right. Those wolves are dead. You killed them. That's a relief. I can finally sleep peacefully again. Here, take this as thanks. I could never have done that alone. I hope you'll find your way, my friend. Oh, się na leczenie magiczne. Oh well, and thanks. No problem, brother. A brother from another mother. Tu są jeszcze inni bracia. Może ci to będzie z 5 minut trwało. There's grain growing here. Do you need any help here? No thanks. I could have done with you a while ago though. Thanks anyway. Tristan says you can take me to Harbour Town. I can. But did Tristan say I should take you there? Not exactly. Well, ask me again when he does. Okay. Więc się pewnie zrobimy te wszystkie takie misje tu, dla nich. I w następnym odcinku pójdziemy już do miasta. Yeah. This one's mine and the other one on the other side of the path is Teller's. Of course, he's further along working his one. Always is. Don't know how he does it. He's already taken his whole harvest to the storehouse. But I'm afraid I won't be able to get my harvest in on time. I can't spot the ripe plants from the unripe. They all look the same to me. Do you need help? You serious? Well, I wouldn't say no. And what kind of compensation would not saying no come with? Well, I'm only a novice, so I don't have much. But if you harvest the plants and bring them to me, I'll give you a healing potion. How about that? Okay. Good. I'll bring you back. Ryan próbuje się rozejść do pokoju. Then I might actually be able to start my mage training before this place goes completely to the dogs. Just look out for the ripe ones in my field, all right? 10 should be enough. Bring them back here, all right? Okej. Okay. Już tutaj zboże. Zboże. O mój Boże. Zbieramy dzisiaj sobie zboże. Yeah. Kurczak. Kurczaczek mały ma duże gały. O, nie wiem co ja śpiewam. Chyba jakoś będę skupił sęgę sobie. Normalnie nie wiem co robię. Zboże jeszcze. Jeszcze one. I będzie I am the one, the son. No. Ej. No nie róbcie na mnie pranka i nie mówcie, że nie ma. To jest kurczak. Kolejny kurczak. Kolejny kurczak. Czy ja zebrałem 10? Nie, 9. Mamy okres mu? Gdybym mógł ukraść to. O, tutaj. Yes.
Masz. Here are your 10 ripe plants. Thanks. Without you, I would have been in a whole world of trouble. The healing potion is yours. Thanks, brother. Co do waszej farmy? Wilki nie żyją. It seems fate is to me washing you to these shores. Take this as a reward. Te lury nie ma dla mnie nic do zrobienia. He finished his work a while ago. Oh yes, Teller is our hardest worker. 2 dozen of him and our problems would be over. Weź się, zaraz kończę, Jezu. It's reassuring to know that if we must die, we will not die hungry. Here are a few coins. Alas, Thomas is our problem, child. If he worked as hard as he moaned, he'd have completed the harvest long ago. Perhaps he should reconsider his desire to be a mage. Chyba nie mogę już chciał zrobić w gospodarstwie. Then be on your way. And my thanks go with you. Oh, and here. These items can go with you too. And may the holy flame light your way in these dark times. Oh, if you still want to go to Harbour Town, then go and see Brother Teller. He'll show you the way to the northern entrance of town. Thanks. Okay. Więc ludzie, sprawdźmy, mam tutaj w domu. Chyba tam prawda nic. No właśnie. On od razu, jak to się nazywa, się ogarniam, że my tam weszliśmy. Gdzie? What the fuck, nawet nie pamiętałem, że tutaj jest taki ten. Potem będziemy mogli się skradać. Okej. Okay. Więc jak będziemy mogli się skradać, to wrócimy tutaj i weźmiemy trochę rzeczy. Bo on ma całkiem dobre rzeczy. Ale ludzie. To było na tyle w tym odcinku, myślę, że wam się spodobało. Jeżeli tak, stawcie 5 oczek w górę. Mój Last Max, bardzo serdecznie i na razie.